naszych czasach pojawiły się osoby, które były tak złe, że FBI prawdopodobnie nie chce, żeby ludzie się o nich dowiedzieli. Dzisiaj przedstawię ci osoby, które dosłownie są popaprane. Z racji na dość kontrowersyjny temat koniecznie zostaw łapkę w górę. Wiem, że lubicie mocniejsze filmy, więc ja takie dla was nagrywam. Warunek jest jednak taki, żeby zostawić łapkę pod filmem, ponieważ YouTube bardzo ogranicza zasięgi tego typu materiałów. Najciekawsze rzeczy są zawsze na końcu, więc jak jesteś ciekawy, to zachęcam oglądać do końca. Rysownik. Ten niezidentyfikowany seryjny morderca podejrzewany jest o zabójstwo między 6 a 16 osób. 3 osoby miały szczęście przeżyć. Zyskał przydomek rysownika, zwany także czarnym rysownikiem, ponieważ rysował swoje ofiary przed ich zabiciem. Mówi się, że wybierał homoseksualnych mężczyzn. Był także opisywany jako czarnoskóry mężczyzna w wieku od 19 do 25 lat, o wzroście 6 stóp i smukłej budowie ciała. Policja przesłuchiwała jednego mężczyznę jako podejrzanego o morderstwo, ale 3 ocalałych świadków nie chciało ujawnić swojej orientacji seksualnej poprzez udział w procesie sądowym. Mężczyzna nigdy nie przyznał się do zabójstw, ale policja uważała, że był to najprawdopodobniej on. Do dziś nikt nie został schwytany. Morderca z alfabetycznej listy z Nowego Jorku. Morderca z alfabetycznej listy został nazwany tak ze względu na to, że wszystkie jego ofiary miały imiona i nazwiska rozpoczynające się tą samą literą. Carmen Colon, Wanda Walkowic i Michelle Mazzina, poza tą wspólną cechą, 3 ofiary były wszystkie dziewczynkami w wieku między 10 a 11 latami, uważane za niewielkie w porównaniu do swojego wieku i zostały znalezione w Rochester w stanie Nowy Jork. Ich morderstwa miały miejsce między 16 listopada 1971 roku a 26 listopada 1973 roku. Jedynym dowodem na to, kim może być morderca z alfabetycznej listy, jest rysunek kompozytowy mężczyzny widzianego przez jedną z ofiar, Mazzinę, przed jej śmiercią, który został stworzony i rozpowszechniony. Morderstwa 3 dzieci wywołały ogólnokrajowy sprzeciw społeczny. Wielu podejrzanych było przez władzę, ale tylko sam morderca wie, kim jest. Jamie Asuna, znany również jako Człowiek o 1000 twarzy, ze względu na tatuaże, w tym uśmiech Jokera i pentagram, który pokrywał jego twarz. Skazany na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia za zabójstwo 37-letniej matki, 6 dzieci, Yvette Penna, w pokoju hotelowym El Morocco w Bakersfield, Kalifornia, w 2011 roku. Mówi się, że ten hotel znajdował się w złej dzielnicy i był znany z nielegalnych działań. Penna miała przejść trudne czasy i mieszkała w hotelu, chociaż przez 6 lat zaprzeczał temu. Ostatecznie przyznał się do winy zabójstwa w 2017 roku podczas wywiadu z dziennikarką o imieniu Olivia Lavoie. W trakcie nagrania powiedział: statystycznie, premedytacyjnie, celowo torturowałem i zabiłem ją. Na pytanie dlaczego odpowiedział: po prostu zobaczyłem okazję. Nie znałem jej. Nie znałem jej. Spotkałem się z nią raz i wróciłem następnego wieczoru i zobaczyłem okazję. Chwalił się również, że zabił Penę w taki sposób, aby móc mieć trwałe wspomnienia z tego wydarzenia. 28 marca 2017 roku Asuna przyznał się do winy zabójstwa Penny i uniknął kary śmierci. Publicznie szydził z członków rodziny Penny na przesłuchaniach, uśmiechając się i machając do nich. Ale nawet gdy był uwięziony, jego fala przestępstw nie ustawała. W Corcoran State Prison wielokrotnie był oskarżany o atakowanie strażników poprzez rzucanie różnymi płynami ciała. A 9 marca 2019 roku, po prawie 2 latach bez współwięźnia, znaleziono martwego w swojej celi mężczyznę imieniem Luis Romero w wieku 44 lat. Na ścianach widniały napisy „Człowiek o 1000 twarzy” oraz złowrogie „haha”. Pomimo przypuszczeń matka Asuny twierdziła, że nie wyszedł on z łona jako zły morderca. Był normalnym, kochającym dzieckiem. He didn't come out of the womb, you know, an evil killer or whatever the same.
He was a normal, loving kid. Asuna został zdiagnozowany z nieokreślonym zaburzeniem schizofrenii, zaburzeniem osobowości z zakresu spektrum antyspołecznym i zespołem stresu pourazowego, co prawdopodobnie wynikało z trudnego dzieciństwa, stwierdzili psychiatrzy. Dahl Hosner i Samuel Dittmann, para seryjnych morderców, obaj w swoich wczesnych latach 30. popełniali swoje przestępstwa przez prawie 15 miesięcy od maja 2005 do sierpnia 2006 roku w Arizonie. Dwaj mężczyźni, zwykle pod wpływem metamfetaminy, losowo podpalali przedmioty, jeździli po celach i strzelali do pieszych oraz zwierząt, głównie psów i koni, których napotykali. Ich fala przestępstw zakończyła się, gdy seria wskazówek pomogła powiązać Hosnera i Dittmana ze swoimi przestępstwami. W rzeczywistości tak wielu ludzi dzwoniło z wskazówkami, że Paul Penzone, który kierował programem Silent Witness policji Phoenix w tamtym czasie, powiedział, że musiał potroić liczbę personelu, aby poradzić sobie z liczbą zgłoszeń. Nie ma co do tego wątpliwości, że na świecie jest zło. Hosner reprezentował zło, powiedział Penzone. Społeczność żyła w strachu. Nie było chwili, kiedy nie odczuwałeś intensywności, którą można było przeciąć nożem. Dodał, odnosząc się do czasu, gdy Hosner i Dittmann popełniali swoje przestępstwa. Jeden z przyjaciół Dittmana, Ron Horton, podobno wyznał kilka zabójstw po wypiciu alkoholu. Podczas procesu Hosnera uznano go za winnego ponad 80 przestępstw, za które był oskarżony w jednym procesie. Skazano go na karę śmierci sześciokrotnie. Popełnił samobójstwo, zanim mogło dojść do jego egzekucji. Dittmann został skazany na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Wierzy się, że para zabijała 8 osób i raniła 29 ludzi. Co ciekawe, kilka tygodni przed schwytaniem Hosner przeprowadził wywiad z Mike'em Tysonem jako fotoreporter bokserski dla Ring Sports i Nightnews.com. William Bonin, znany również jako morderca autostradowy lub dusiciel autostradowy, ponieważ większość jego ofiar została znaleziona porzucona wzdłuż autostrady między majem 1979 a czerwcem 1980 roku. Bonin, czasem z wspólnikami, zabił 21 młodych mężczyzn i chłopców w południowej Kalifornii. Mówi się, że Bonin miał trudne dzieciństwo. Został aresztowany w 1957 roku za kradzież tablic rejestracyjnych i rzekomo molestowany przez dorosłego doradcę w ośrodku poprawczym, w którym przebywał. Jego przyciąganie do chłopców tylko się pogłębiało, ale pod wpływem matki, która nie akceptowała jego homoseksualizmu, zaręczył się z kobietą o imieniu Linda. Jednak po służbie wojskowej przez 2 lata wrócił do domu w wieku 21 lat, by odkryć, że jego narzeczona, która od tego czasu urodziła ich syna, odeszła, by wyjść za innego mężczyznę. Od tego momentu jego życie się rozsypało. Zaczął porywać i gwałcić młodych chłopców w swoim samochodzie. Jego pierwszą ofiarą miał być 14-letni chłopiec w listopadzie 1968 roku. Przynajmniej jeden z chłopców powiedział swoim rodzicom o tym, co zrobił Bonin, i jego matka wezwała władze, aby zgłosić incydent. W styczniu 1969 roku lokalna policja rozpoczęła intensywne poszukiwania mężczyzny pasującego do opisu Bonina, a 28 stycznia 1969 roku policjant zatrzymał jego pojazd w El Segundo. W samochodzie był 16-latek. Bonin został aresztowany i oskarżony o kilka zarzutów dotyczących jego niewłaściwego zachowania, pozostając w areszcie do 11 czerwca 1974 roku. Jednak jego zbrodnie tylko trwały i nasilały się. Po zwolnieniu z więzienia w 1975 roku został ponownie aresztowany i przyznał się do 2 kolejnych zarzutów dotyczących niewłaściwego zachowania z nieletnim. Podczas tego drugiego aresztowania powiedział policji: następnym razem nie będzie świadków. Zwolniono go 1 listopada 1978 roku, ale jego zachowanie przestępcze nie ustało. Zgodnie z jego ostrzeżeniem zaczął zabijać swoje ofiary. Ostatecznie został złapany po zamordowaniu co najmniej 21 chłopców i być może kolejnych 15, dla których nie było wystarczająco dowodów, aby to potwierdzić.
Skazano go na karę śmierci, którą wykonano przez zastrzyk trucizny 23 lutego 1996 roku, gdy miał 49 lat. Israel Keyes, podobnie jak Hosner i Dittman, zabijał losowo. Faktycznie, Keyes miał ukryte, jak sam określił, zestawy do zabijania rozmieszczone w całych Stanach Zjednoczonych, na wypadek, gdyby nadarzyła się dla niego okazja do zabijania. Jego przestępstwa miały miejsce między 2001 a 2012 rokiem. Został skutecznie powiązany z 3 morderstwami, ale podejrzewa się, że popełnił więcej niż 11. Podobnie jak wielu innych seryjnych zabójców, Keyes zaczął od zabijania zwierząt, kiedy nie był zmuszany do tego w celu zapewnienia wyżywienia swojej rodzinie. Co najmniej raz zdarzyło mu się zdzierać skórę ze zwierzęcia na żywo przed innymi wiernymi kościoła. Wierzy się, że Keyes zabił swoje pierwsze ofiary między 1996 a 1997 rokiem w okolicach Colville. Dorosły już, popełnił kilka napaści i zaciągnął się do wojska. Po kilku latach służby został honorowo zwolniony. Nie przyznał się do zabójstw podczas pobytu w wojsku, ale przyznał się do gwałtu na 2 kobietach. Po zwolnieniu przeniósł się najpierw do Waszyngtonu, a później do Alaski, gdzie założył firmę budowlaną. Posiadał również nieruchomość w Nowym Jorku. Przyznał się do popełnienia 4 morderstw w Waszyngtonie, jednego w Nowym Jorku i jednego w Alasce. Ponadto jest podejrzanym w serii przestępstw z 2017 roku popełnionych przez zabójcę Boca w pobliżu Boca Raton na Florydzie. Został złapany przez władze po zażądaniu okupu po zabiciu jednej z jego ofiar, a policja była w stanie śledzić wypłaty, jakie dokonywał z konta, przemieszczając się po kraju. Keyes został ostatecznie aresztowany w Teksasie 13 marca 2012 roku. Później został ekstradowany do Alaski. Przed procesem powiedział śledczym, że chce być stracony w ciągu roku, jednak ostatecznie popełnił samobójstwo 2 grudnia 2012 roku w swojej celi. Zostawił po sobie rysunki 11 czaszek, które wielu uważa za reprezentację jego 11 ofiar oraz pentagram. Jego śmierć pozostawiła wiele niewyjaśnionych pytań i nierozwiązanych spraw. Rozpruwacz. Kolejny niezidentyfikowany morderca, ale ten popełniał zbrodnie nawet niedawno w przeciwieństwie do rysownika. Rozpruwacz zabił 3 osoby i zranił inną między 2020 a 2021 rokiem w Little Rock w stanie Arkansas. Według ocalałej ofiary wyglądał na młodego, czarnoskórego, szczupłego mężczyznę o wzroście ponad 6 stóp. Jego ostatnie znane zabójstwo miało miejsce w kwietniu 2021 roku. Wszystkie jego ofiary były obcymi, idącymi samotnie między 1 a 4 nad ranem. Wierzy się, że sprawca porwań nadal grasuje po ulicach do dzisiaj. Charles Ing i Leonard Lake, kolejna para kumpli. Ing, który urodził się w Hongkongu, ale przeniósł się do Stanów Zjednoczonych z Kanady na wizie studenckiej, poznał Lake'a w 1981 roku dzięki ogłoszeniu w magazynie survivalowym, które umieścił. Obydwaj mężczyźni zostali zwolnieni z Marines, ale z różnych powodów. Lake został zdiagnozowany z zaburzeniem osobowości schizoidalnej i został medycznie zwolniony w 1971 roku po przeżywaniu urojeniowego załamania nerwowego podczas pobytu w Wietnamie. Natomiast Ing został aresztowany przez wojsko za kradzież broni i groził mu sąd wojskowy, ale jakoś udało mu się z tego wyplątać. Dopiero w 1984 roku, po 18 miesiącach spędzonych w więzieniu wojskowym, został honorowo zwolniony z wojska. Po spotkaniu w 1980 roku stało się jasne, że są jak 2 krople wody i Lake zaprosił Inga do dzielenia kabiny w pobliżu Wileysville, Kalifornia, która należała do rodziny byłej żony Lake'a, Claire Lynn Bellas. Obok kabiny Lake zbudował to, co nazwał lochami. Przez kolejny rok Lake i Ing wspólnie dokonywali okrutnych przestępstw na szkodę mężczyzn i kobiet w różnym wieku. W 1982 roku federalne władze przeprowadziły nalot na przyczepę kempingową, którą dzielili Ing i Lake w Ukiah. Skonfiskowano duży zapas broni i materiałów wybuchowych. Lake został zwolniony za kaucją, ale uciekł i ukrył się w kabinie w Wileysville.
Ink został oddany pod opiekę Marines, gdzie odbył karę za kradzież, zanim został zwolniony w 1982 roku. Gdy obaj mężczyźni ponownie wrócili na wolności, ich przestępstwa trwały dalej i prawdopodobnie nie skończyłyby się, gdyby nie kleptomania Inga. 2 czerwca 1985 roku został aresztowany za kradzież szlifierki o wartości $75 ze sklepu budowlanego w San Francisco i ucieczkę z miejsca zdarzenia, gdy pracownik próbował go zatrzymać. Lake był z nim wtedy, ale został znaleziony w samochodzie. Powiedział policji, że to wszystko to nieporozumienie i że zapłacił za szlifierkę. Obydwaj mężczyźni zostali przesłuchani, ale Lake podstępnie połknął pigułkę cyjanku i zmarł, zanim postawiono mu zarzuty. Ink nadal czeka na wykonanie kary śmierci i jest podejrzewany o wspólną odpowiedzialność za śmierć od 11 do 25 osób. Sean Great ponownie na szczycie, jak wielu na tej liście. Morderca Sean Great miał podobno trudne dzieciństwo. Jego matka opuściła rodzinę, gdy miał 11 lat i mówi się, że był przygnębiony jako nastolatek. Ogółem Great zamordował co najmniej 5 osób, w tym 2 były dziewczyny i 3 inne kobiety w stanie Ohio między 2006 a 2016 rokiem. Co do jego 2 byłych dziewczyn, Great napisał list do stacji telewizyjnej, twierdząc, że motywem zbrodni była pomoc rządowa, która pozbawiła jego ofiary zmysłów. Great został aresztowany 13 września 2016 roku. Wprowadził apelację o niewinność, ale później uznał się za niepoczytalnego. Jednak po ocenie psychologicznej stwierdzono, że jest przy zdrowych zmysłach. Historia jest trochę zawiła, ale Great został uznany za winnego lub przyznał się do swoich zbrodni i został skazany na karę śmierci. Na chwilę obecną jego egzekucja jest zaplanowana na 19 marca 2025 roku. Metoda jego wykonania nie jest jeszcze ustalona, ponieważ zastrzyki śmiertelne nie są już stosowane w tym stanie, ale obecne prawo nie zezwala na stosowanie innych metod. Tex Watson. Charles Tex Watson był centralnym członkiem rodziny Mansona, prowadzonej przez Charlesa Mansona. On oraz 2 kobiety należące do kultu zamordowali w dniu 9 sierpnia 1969 roku w Los Angeles aktorkę Sharon Tate, będącą w ciąży, oraz 4 inne osoby. Następnego wieczoru Watson, tym razem z 6 innymi członkami kultu, podróżował do dzielnicy Los Feliz, gdzie zamordowali Leno i Rosemary LaBianca. W październiku 1969 roku Watson reportedly wiedział, że policja jest nim zainteresowana i uciekł do swojego rodzinnego stanu, Teksasu. Jednakże 30 listopada 1969 roku został aresztowany. Ostatecznie został ekstradowany do Kalifornii, po czym odmówił rozmów i jedzenia, w wyniku czego stracił 55 funtów i zaczął popadać w stan katatoniczny. Przebywał w szpitalu przez 90 dni, ale uznało się go za zdolnego do stanięcia przed sądem. Po procesie w 1971 roku Watson został skazany za zamordowanie 7 osób. Tate, jej nienarodzone dziecko, 4 innych mieszkańców jej domu oraz LaBiancas. Dodatkowo został skazany za 1 zarzut spisku w celu popełnienia morderstwa. Został skazany na karę śmierci, ale po orzeczeniu w sprawie People vs. Anderson wszystkie wyroki śmierci w Kalifornii, wymierzone przed 1972 rokiem, zostały unieważnione. Jeffrey Dahmer. Żadna lista seryjnych morderców nie byłaby kompletna bez znanego Jeffreya Dahmera. Dahmer terroryzował ulice Milwaukee w stanie Wisconsin między 1980 a 1991 rokiem. W tym czasie mówi się, że zabił 17 mężczyzn i chłopców, jednak skazano go tylko za 15 zabójstw spośród 16, które miały miejsce w stanie Washington. Jego dzieciństwo i sposób traktowania go są gorącym tematem dyskusji. Niektórzy twierdzą, że był zaniedbany, podczas gdy inni mówią, że był rozpieszczany przez oboje rodziców. Jednak jakkolwiek by nie był traktowany, Dahmer wspominał, że czuł się niespokojny z solidnością swojej rodziny, ponieważ jego rodzice często się kłócili.
Stał się też zafascynowany zwierzętami jako dziecko, co jest typową cechą przyszłych morderców. Okazało się, że miał rację, pytając o siłę relacji swoich rodziców. Rozwiedli się w 1978 roku, przypadkowo w tym samym roku, w którym Dahmer popełnił swoje pierwsze morderstwo. Wkrótce po ukończeniu szkoły średniej, na skutek nacisków ojca, Dahmer wstąpił do armii, ale jego skłonność do picia alkoholu sprawiła, że został uznany za nieodpowiedniego do służby i został zwolniony w 1981 roku. Seria morderstw Dahmera wznowiła się, gdy miał między 20 a 30 lat. Większość jego celów to czarnoskórzy mężczyźni, ale wydawał się także atakować mężczyzn o pochodzeniu indiańskim, azjatyckim lub latynoskim. Początkowo kontaktował się głównie ze swoimi ofiarami w pobliżu barów dla homoseksualistów. W tym czasie Dahmer był znany z wynajmowania pokoi w hotelach lub zabierania mężczyzn do domu swojej babci. Jednak po tym, jak go wyrzuciła, wynajął jednopokojowe mieszkanie. Jednakże dwa dni po przeprowadzce został aresztowany za niestosowne relacje z nieletnim. Przyznał się do tych zarzutów, ale został zwolniony z aresztu, więc morderstwa kontynuowały się. 14 maja 1990 roku Dahmer wyprowadził się z domu babci i wprowadził się do mieszkania. W ciągu tygodnia od przeprowadzki zabił swoją szóstą ofiarę. Ostatecznie Dahmer został schwytany 22 lipca 1991 roku. Jedna z jego ofiar zdołała uciec z jego mieszkania i zdołała zwrócić uwagę policjanta. Policjanci towarzyszyli mu wracając do mieszkania, gdzie w końcu znaleźli dowody okropności, jakie Dahmer wyrządził. 25 lipca 1991 roku został oskarżony o 4 zabójstwa pierwszego stopnia. W sierpniu został oskarżony o kolejne 11 zabójstw. Podczas procesu podniesiono i dyskutowano kwestie zdrowia psychicznego Dahmera, ale ostatecznie postanowiono, że jest zdolny do procesu. Został skazany na dożywocie, ale nie mógł żyć przez tak długi czas. 28 listopada 1994 roku został zabity przez współwięźnia Christophera Scarvera w więzieniu. Zbieracz kości z zachodniego Mesa. Ten zabójca uważany jest za jedną osobę działającą samodzielnie lub kilka osób związanych z jakąś grupą. Kto lub co jest odpowiedzialne, to zależy od naszego dochodzenia. W 2009 roku w pustyni Albuquerque w stanie Nowy Meksyk znaleziono szczątki 11 kobiet. Zabójstwa te miały miejsce między 2001 a 2005 rokiem. Ofiary miały od 15 do 32 lat, z których większość była latynoskimi. Kilka z nich było również zaangażowanych w pracę seksualną i narkotyki. Nie wyznaczono oficjalnych podejrzanych w związku z tymi morderstwami. Robert Hansen, kolejny seryjny morderca z powiązaniami z Alaską, znany jako piekarz-rzeźnik, miał na swoim koncie co najmniej 21 ofiar, a także wiele innych niewyjaśnionych spraw, które podejrzewano, że są z nim powiązane. Podobnie jak wielu innych na tej liście, Hansen miał trudne dzieciństwo. Był uważany za nieśmiałego, cierpiał na trądzik i jąkał się. Ze względu na okrucieństwo, jakiego doświadczał w dzieciństwie, Hansen pragnął zemsty. Wydawało się, że oddala się od swojego starego życia, gdy dorastał, opuszczając rodzinne Iowa, wstępując do wojska i otwierając piekarnię w Anchorage, Alaskę. Choć wydawał się być prostym, skromnym piekarzem, Hansen jasno ukrywał swoją ciemną stronę przed innymi. Przez całe lata 70. i wczesne lata 80. Hansen polował na pracownice seksualne i tancerki. Przyprowadzał swoje ofiary do swojej chaty i wypuszczał je w gęstej alaskańskiej dziczy, po czym, dając im trochę czasu na ucieczkę i ukrycie się, polował na nie jak na zwierzęta. Na szczęście jednej z jego ofiar udało się uciec. Została znaleziona biegnąca w panice boso przez ulicę, zakuta w kajdanki. Została zabrana i bezpiecznie odwieziona do domu. Poszła do policji i powiedziała im, że uciekła, gdy Hansen przygotowywał samolot, który miał ją zabrać do swojej chaty. Podała opis Hansena, wspomniała o jego jąkaniu i zidentyfikowała jego samolot. Mimo że Hansen doskonale pasował do tego, co powiedziała, policja wciąż była niechętna do jego aresztowania,
ponieważ uważano go za ukochanego członka społeczności. Kiedy policja zbliżyła się do Hansena, ten powiedział, że znał ją, ale ona stara się go oszukać, ponieważ chciała większej opłaty, którą pobierała za swoje usługi. Jeden z jego przyjaciół potwierdził to, więc został wypuszczony. Jednak w miarę jak więcej kobiet zaczęło znikać, FBI się zaangażowało. Ostatecznie opracowano profil zabójcy, który oczywiście pasował do Hansena jak ulał. Mówiono, że był zapalonym myśliwym, miał niskie poczucie własnej wartości i jąkał się z historią odrzucenia przez kobiety. Po uzyskaniu nakazów rewizji przeszukano dom, samolot i samochód Hansena. Znaleziono mapę z zaznaczonymi 24 małymi X-ami. Niektóre z nich pasowały do miejsc, gdzie znaleziono ciała. Odkryto również biżuterię, którą rzekomo trzymał jako pamiątki po ofiarach. W 1984 roku Hansen przyznał się do zabójstwa 17 kobiet. Skazano go na 461 lat plus dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Zmarł w więzieniu 2014 roku. Gary Ridgway. Oto kolejny morderca, którego przydomek zawiera słowo rzeka, jednak w przeciwieństwie do poprzedniego ten został schwytany i ukarany za swoje zbrodnie. Nie można tego poznać po moczu w łóżku, ponieważ jest to człowiek o niskim ilorazie inteligencji, który w trakcie procesu był w średnim wieku i z wąsami, ale Gary Ridgway, znany również jako morderca z Zielonej Rzeki, jest tak naprawdę drugim, najbardziej niebezpiecznym seryjnym mordercą w kraju. Ridgway przyznał się do zabicia 71 osób w latach od 1982 do 1998. Choć nie został schwytany aż do 2001 roku, który to rok niektórzy uważają za moment, w którym przestał zabijać, z tych zbrodni został skazany tylko za popełnienie 49. Spekuluje się, że może być odpowiedzialny za śmierć nawet 90 lub więcej osób. Większość jego ofiar to nastoletnie dziewczyny i kobiety w stanie Waszyngton. Został nazwany tak od rzeki, w której znaleziono jego pierwsze 5 ofiar – Rzeki Zielonej. Wreszcie aresztowano go 30 listopada 2001 roku na terenie fabryki ciężarówek, w której pracował, po tym jak DNA powiązało go z zabójstwem 4 osób. Uniknął kary śmierci, zawierając umowę o przyznanie się i zgadzając się ujawnić miejsca pochówku niektórych ciał, które wciąż były zaginione. Zamiast tego został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ridgway może być pamiętany przede wszystkim, oprócz swoich zbrodni oczywiście, za przyznanie się przed psychologami do swojej seksualnej atrakcji do matki i swoich fantazji o zabiciu jej. Obecnie ma 73 lata. Zabójca Zodiak. Gdy mówimy o niezidentyfikowanych seryjnych mordercach, byłoby głupstwem pominąć prawdopodobnie najbardziej znanego w ostatnich czasach, jak Jack Rozpruwacz. Podobnie jak on, zabójca Zodiak wysyłał kryptograficzne wiadomości i inne przedmioty związane ze swoimi morderstwami do policji. Zodiak twierdził, że zabił 37 osób, z których 5 zostało potwierdzonych. Ogólnie uważa się, że większość jego zbrodni miała miejsce pod koniec lat 60. w San Francisco i Dolinie Napa. Wiele podejrzanych zostało przedstawionych, ale nigdy nie schwytano żadnego z nich.